czterech zatrzymanych i 10 zlikwidowanych agencji towarzyskich, w tym jedna w Suwałkach, to efekt działań policjantów z Centralnego Biura Śledczego Policji i samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych policji. Zatrzymani są podejrzani o czerpanie korzyści z cudzego nierządu i działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. Terenem działania grupy były Suwałki, Ełk, Augustów i Białystok. W tych miejscowościach wynajmowano mieszkania, w których kobiety świadczyły usługi seksualne. Policjanci z Białegostoku, Olsztyna i Lublina zatrzymali we wtorek czterech mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego. Właśnie na tym terenie przeprowadzono akcję. Trzy osoby zostały zatrzymane bardzo wcześnie rano w ich miejscach zamieszkania, a czwarta podczas błyskawicznej akcji na jednej z ulic. Policjanci wkroczyli zarówno do ich miejsc zamieszkania, jak również przeszukano 10 wytypowanych lokali, w których świadczone były usługi seksualne. Znaleziono w nich dwie atrapy broni palnej, telefony komórkowe, nośniki pamięci, laptopy, dokumentację związaną z wynajmem lokali oraz inne przedmioty stanowiące obecnie materiał dowodowy w sprawie. Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono blisko 100 tysięcy złotych znalezione w mieszkaniach podejrzanych. W prokuraturze okręgowej w Suwałkach zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu nakłanianie, ułatwianie oraz czerpanie korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby. Z ustaleń śledczych wynika, że z tych przestępstw uczynili sobie stałe źródło dochodu.